Wystarczyło zgłoszenie i aktualna licencja zawodnicza. Udział w trzecim Grand Prix Podkarpacia Seniorów w tenisie stołowym wzięło kilkudziesięciu najlepszych sportowców z województwa. Na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębice walczyli o awans do finału Mistrzostw Polski. To jest sport indywidualny, dlatego to, iż można liczyć tylko i wyłącznie na siebie, sprawia, że ten sport jest piękny i że można bazować na swoich umiejętnościach. Myślenie tu odgrywa kluczową rolę. Niejednokrotnie taktyczne podejście do gry może, że tak powiem, w jakimś stopniu, oczywiście nie w całkowicie, zapewnić końcowy sukces przy stole tenisowym. No wiadomo, kondycja fizyczna też jest bardzo ważna. Przygotowanie oczywiście to takie, że tak powiem, no jedno i drugie, fizyczne i psychiczne, to jest bardzo potrzebne w tenisie stołowym. Jest to sport dla wszystkich, bo w naszym przypadku mamy dzieciaki, które zaczynają już w wieku 6 lat, a gościliśmy tu już weteranów, którzy grają w wieku 80 lat. Także jest to sport, który można uprawiać praktycznie całe życie. Kolejna impreza, która podkreśla, że właśnie Dębice cały czas interesowała się tenisem stołowym. Były czasy, kiedy zaczynało się grać w tenisa stołowego w szkole numer 2, teraz szkoła numer 10, za co składam podziękowanie wszystkim, którzy się opiekują, którzy stworzyli sekcję i którzy grają na co dzień. Podczas starć przy stołach ping-pongowych nie zabrakło sportowych emocji w duchu fair play. Na wydarzenie zaprosili Uczniowski Klub Sportowy Kępa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy i Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.